załóżmy, że funkcje f i g są dodatnie na przedziale od a do nieskończoności, lewostronnie domknięte. Wówczas możemy zbadać taką granicę. Limes przy x dążących do nieskończoności f od x przez g od x. Jeśli ta granica istnieje i jest równa jakiemuś k, gdzie k z jednej strony jest większe od zera, ale jest skończone, wówczas te funkcje są podobne. Jeśli chodzi o zbieżność całek, to jeśli ta jest zbieżna, to ta też jest zbieżna. Jeśli ta jest rozbieżna, to ta też jest rozbieżna. I na odwrót. To kryterium nazywamy kryterium ilorazowe. Analogiczne kryterium zachodzi, gdy obydwie funkcje są ujemne. I analogiczne twierdzenie zachodzi też na półprostej ujemnej, czyli gdy mamy przedział od minus nieskończoności do jakiegoś b. Wykorzystując stwierdzenie o kryterium ilorazowym, chcemy zbadać zbieżność tej całki. Całka od 2 do nieskończoności dx przez pierwiastek z x do czwartej minus 1. Pierwsze co, trzeba wytypować drugą funkcję, której zbieżność będziemy, którą łatwo stwierdzić, czy ona jest zbieżna, czy nie, i która będzie właśnie zachowywać się podobnie do tej funkcji. Ja typuję funkcję 1 przez x kwadrat. Za chwilę wyjaśnię dlaczego, znaczy później. Dobra, no to sprawdźmy. Mamy 1 przez x kwadrat, dzielimy przez 1 przez x do czwartej, pierwiastek z x do czwartej minus 1. Czyli inaczej, to jest pierwiastek z x do czwartej minus 1 przez x kwadrat. To się równa. Możemy wszystko wrzucić pod pierwiastek. Mamy x do czwartej minus 1 przez x do czwartej. No i wiemy tam, jak się bada granice funkcji. 1 minus 1 przez x do czwartej przez 1. Gdy x zbiega do nieskończoności, to zbiega do zera, a zatem całość zbiega do jedynki. Czyli istnieje to k, one rzeczywiście zachowują się podobnie. To k jest równe 1, więc nie jest nieskończonością, nie jest zerem, jest pomiędzy. Zatem, jeśli ta całka z tej funkcji jest zbieżna, to ta całka z tej funkcji też jest zbieżna. A to jest funkcja postaci 1 przez x do p. Jeśli p jest większe od jedynki, to my wiemy, że całka z niej jest zbieżna. Zatem ta całka też jest zbieżna. Dlaczego 1 przez x kwadrat? Pierwiastek z x do czwartej minus 1. Gdy x leci do nieskończoności, to minus 1 nie ma znaczenia. Czyli to jest mniej więcej pierwiastek z x do czwartej. Pierwiastek z x do czwartej to x kwadrat. Kolejna całka od 3 do nieskończoności z x przez pierwiastek trzeciego stopnia z x do szóstej minus 10x. Chcemy zbadać jej zbieżność. Czyli znowu, musimy tutaj wytypować jakąś funkcję, z którą będziemy porównywać te poprzez ilość. W nieskończoności ten element raczej nie będzie miał wielkiego znaczenia. Liczy się x do szóstej. Pierwiastek trzeciego stopnia z x do szóstej to x kwadrat. X przez x kwadrat to 1 przez x. Dlatego chciałbym sprawdzić tutaj właśnie tę granicę. 1 przez x przez pierwiastek trzeciego stopnia z x do szóstej minus 10x. Ile to będzie? Czyli tak, jak przekształcimy, to dostaniemy tutaj w liczniku wyląduje pierwiastek trzeciego stopnia z x do szóstej minus 10x. W mianowniku natomiast x razy x to x kwadrat. To teraz dajmy wszystko pod pierwiastek trzeciego stopnia. Będziemy mieć x do szóstej minus 10x w liczniku, tak jak było. A tutaj się zrobi x do szóstej. Dzielimy teraz przez x do szóstej. I mamy 1, znaczy upraszczamy. 1 minus 10 przez x do piątej przez 1. To zbiega do zera. Tu mamy jedynkę, pierwiastek trzeciego stopnia to dalej 1. Czyli tak, czyli nasza funkcja 1 przez x jest tą funkcją, do której możemy porównywać. No i co mało nie wiemy. Całka z niej jest rozbieżna do nieskończoności. Zatem całka z tej funkcji też jest rozbieżna do nieskończoności. Teraz mamy całkę od minus nieskończoności do minus phi z funkcji x przez x do trzeciej plus sinus x. Do jakiej to funkcji porównywać? To będzie nam latać między minus 1 a 1, a te będą latać do nieskończoności, więc to też się liczą. Czyli możemy spojrzeć na x przez x do trzeciej, czyli 1 przez x kwadrat.
porównajmy do 1 przez x kwadrat. Od razu sobie możemy przemnożyć przez odwrotność x do trzeciej plus sinus x przez x. Czyli mamy x do trzeciej plus sinus x przez x do trzeciej. No i teraz podzielmy to przez x do trzeciej. Mamy 1 plus sinus x przez x do trzeciej przez 1. Gdy x zbiega do nieskończoności, to to nam zbiega do 0. Czyli całość zbiega do jedynki. Zatem to jest dobre porównanie. No i całka z 1 przez x kwadrat po przedziale ujemnym będzie dokładnie taka sama jak po przedziale dodatnim. A po przedziale dodatnim ta całka jest zbieżna. Czyli ta całka też jest zbieżna. Ostatni przykład, całka od minus nieskończoności do 0 z e do 3x przez e do x plus 1. Gdyby ten przedział był dodatni, czyli od 0 do nieskończoności, to byśmy znowu stwierdzili, że to plus 1 się nie liczy, bo to do nieskończoności, to do nieskończoności. Ale przedział ujemny w funkcji wykładniczej to właśnie zmienia, że to nam ucieka do 0, to nam ucieka do 0, więc akurat ta jedynka bardzo dużo znaczy. Tutaj tak się zastanawiałem, do czego to porównać? O, kilka iteracji i doszedłem do wniosku, że do funkcji e do 3x. Po pierwsze jeszcze zauważmy, ta funkcja jest nieujemna, ta funkcja też jest nieujemna, więc wszystko tu jest pod tym względem ok. Policzmy granicę z e do 3x przez e do 3x przez e do x plus 1. No to to się odwraca, mamy e do 3x razy e do x plus 1 przez e do 3x. To nam się upraszcza, wychodzi e do x plus 1. To w minus nieskończoności zbiega do 0, zatem całość zbiega do 1. Czyli to jest dobre kryterium. No i teraz całka od minus nieskończoności do 0 z e do 3x to się równa e do 3x przez 3 w granicach od minus nieskończoności do 0. W zerze to jest 1 przez 3, zaś minus nieskończoności to zbiega do 0. Czyli ta całka to jest 1 trzecia, czyli jest zbieżna z kryterium ilorazowego. Ta całka też jest zbieżna. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, daj znać. Zapraszam też na moje inne filmy oraz do subskrybowania kanału. Pozdrawiam.